Jednym z takich kryteriów uzależnienia, które jest takie najsilniejsze, to jest utrata kontroli. Natomiast trudno czasami zauważyć rodzicowi, czy faktycznie dziecko już straciło kontrolę, dlatego że najczęściej rodzice zwracają uwagę na czas, jaki dziecko poświęca w sieci. Natomiast czas nie jest żadnym kryterium diagnostycznym, bo online dziecko może robić różne rzeczy w sieci, może się uczyć, może też rozwijać jakieś swoje właśnie pasje, zainteresowania, czy po prostu komunikować się ze znajomymi. Dlatego rodzicom najlepiej chyba rozpoznać to, że dziecko utraciło dawne zainteresowania i pasje, które właśnie na przykład realizowało w realu, a teraz już przestaje grać w piłkę, przestaje na przykład chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, zaczyna zaniedbywać to, co dawniej było dla niego właśnie czymś radosnym, inspirującym i zaczyna się poświęcać tylko aktywności w internecie, ponieważ to też jest jedno z kryteriów diagnostycznych, czyli właśnie utrata alternatywnych źródeł przyjemności. No druga rzecz to jest właśnie utrata kontroli co do miejsca, czasu i ilości, tylko tak jak mówię, to kryterium staje się coraz trudniejsze, dlatego że teraz internet dostępny jest online, możemy cały czas być zalogowani i bardziej idziemy teraz w kierunku właśnie diagnozowania FOMO, czyli fear of missing out, czyli takiego właśnie lęku przed tym, że jestem nie na bieżąco, że jestem niedostępny, niedostępna, że tak naprawdę mogą mnie ominąć jakieś ważne wydarzenia, więc to też często można zauważyć i zaobserwować u młodych ludzi. Kolejna z takich rzeczy to jest taka koncentracja życia właśnie na danej czynności, taki wewnętrzny przymus, więc kiedy dziecko faktycznie samo czuje, że fantazjuje na temat sieci, absorbuje swoje myślenie. Nawet jak nie jest online, no to nie potrafi się skupić, bo cały czas gdzieś tam w głowie już myśli o tym, co będzie w tej sieci robić, na przykład grać albo sprawdzać jakieś informacje na mediach społecznościowych. I kiedy czuje taki impuls, wewnętrzny przymus do tego, że nawet jak nie chce tego robić, ale czuje, że jakby tego potrzebuje, no to tutaj możemy już diagnozować taki głód. Głód związany też z uzależnieniem, który jest trochę podobny do głodu fizjologicznego, tak jak na przykład czujemy, że jesteśmy po prostu głodni, ale to jest bardziej taki głód emocjonalny, czyli on się faktycznie objawia takim nawet fizjologicznym czasami poczuciem, że czegoś mi brakuje, że czuję się taki pobudliwy psychoruchowo i potrzebuję czegoś, potrzebuję właśnie tego telefonu, smartfona, żeby go dotknąć, żeby coś tam sprawdzić, przewinąć, więc to też jest jednym z takich objawów właśnie uzależnienia. Jest tak, że w uzależnieniach mówimy o czymś takim jak zespół odstawienny czy zespół abstynencyjny i co ciekawe, że nie obserwujemy tego stanu tylko właśnie u osób uzależnionych chemicznie, ale również u osób uzależnionych właśnie behawioralnie, od czynności. Więc może się pojawić coś takiego jak właśnie rozdrażnienie psychofizyczne, jak taka drażliwość, większa kutliwość, mogą się pojawić właśnie zaburzenia też koncentracji, uwagi. Może się pojawić wzmożone napięcie, dlatego że kiedy osoba realizuje za pomocą smartfona i zaspokaja jakieś swoje naturalne potrzeby, tak jak na przykład bezpieczeństwa, jak potrzeba przynależności, jak potrzeba właśnie takiego bycia na bieżąco, to kiedy nagle tego nie mam, no to sprawia, że pojawiają się bolesne stany emocjonalne, takie jak właśnie złość, frustracja, jak lęk i jest potrzeba, żeby to jakoś rozładować i wiadomo, że to wpływa na całe ciało, cały organizm, więc również możemy obserwować właśnie nawet takie objawy jak wzmożona potliwość, jak przyspieszone bicie serca, czyli coś takiego, co dzieje się w przypadku na przykład nagłego ataku paniki, czy pobudzenia właśnie układu wegetatywnego, kiedy czujemy, że czegoś nie mamy, czegoś nam brakuje, czy odczuwamy po prostu lęk. Więc również coś takiego możemy zaobserwować. Obserwujemy klinicznie, że coraz młodsze dzieci sięgają już po internet i nie tylko po internet, ale też po to, co w tym internecie się znajduje, czyli po treści, które z jednej strony ich rozwijają, ale też takie, które na pewno stanowią zagrożenie, choćby pornografia cyfrowa. I pacjenci, którzy trafiają do nas, do kliniki i mają lat na przykład 14, 15 i możemy już diagnozować pewne objawy uzależnienia od czynności, czyli od internetu, w wywiadzie opowiadają, że pierwsze już takie kontakty, gdzie widzieli, że nie mają możliwości ograniczenia, czyli że mieli bezskuteczne, wielokrotne próby na przykład zatrzymanie tej aktywności w sieci, czyli wchodzę na przykład w świat gry i zakładam sobie, że po pół godziny chcę robić coś innego, ale nie jestem w stanie tego zatrzymać i siedzę na przykład 3 godziny, 4, no to już się zdarza czasami jak mają 7 lat, jak mają 8 lat, więc można powiedzieć, że pacjenci, którzy trafiają w wywiadzie okazuje się, że takie trudności z zatrzymaniem swojej aktywności w sieci mieli już o wiele wcześniej, czy
nawet pierwsze próby z pornografią cyfrową zdarzają się właśnie w wieku 8-9 lat. Dlatego to jest jakby skala tego zjawiska, więc profilaktycznie powinniśmy już działać na tych najmłodszych. Myślę, że początek szkoły podstawowej to już jest czas, gdzie taka profilaktyka powinna być wdrożona, bo dzieciaki kontakt z telefonem, ze smartfonem mają już bardzo szybko i bardzo wcześnie, nie? To są 3-4-latki, które już przecież na tabletach, na telefonach są w stanie sobie odpalać sami aplikacje, więc mają dostęp tak naprawdę do tego wszystkiego, co sieć niesie. A ich mózgi, to profesor Manfred Spitzer też opisuje w swojej książce, działają tak samo jak mózgi osób dorosłych, co więcej są o wiele bardziej plastyczne, czyli chłoną te bodźce i często mogą być przebodźcowane, czyli można powiedzieć, uczą się już pewnej ścieżki neuronalnej i można powiedzieć, że stają się odtwórcze, nietwórcze, dlatego że dzieci, które żyły w czasach bez internetu, musiały sobie tworzyć ten świat zabawy za pomocą wyobraźni. Dzieci współcześnie mają świat dany. Odtwórczą, prawda? I ich wyobraźnia też jest zagrożona. Dlatego to jest czas na profilaktykę najlepszy, można powiedzieć, początek szkoły podstawowej, czy nawet już zerówka, czy nawet przedszkole. Natomiast pacjenci, którzy trafiają, to są najczęściej właśnie z okresu adolescencji, czyli powiedzmy taki 13-15 rok życia, ale już obserwujemy, że najwięcej 10-11 rok życia to jest też taki czas, gdzie już te problemy możemy zaobserwować i już wtedy warto podejmować pierwsze takie działania, nawet terapeutyczne. Prowadziliśmy też badania jako Krakowski Instytut Logoterapii Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja. Parę miesięcy temu przebadaliśmy ponad 3,5 tysiąca młodych ludzi w wieku 11-16 lat właśnie pod kątem uzależnienia od internetu, depresyjności i poczucia sensu życia oraz zachowań suicydalnych. I badania nam pokazały bardzo jasno, że tak naprawdę im bardziej są wspierające relacje rodzinne, im wyższe poczucie sensu życia, które się okazało jednym z najsilniejszych czynników chroniących, tym mniejsze objawy zarówno depresyjności, jak i właśnie uzależnienia od internetu. Natomiast im bardziej te relacje rodzinne były jakoś mało wspierające, te środowiska rodzinne były dysfunkcyjne i pojawiało się właśnie takie zagubienie, poczucie pustki, bez sensu, nie było właśnie wartości, nie było też rozwijania takiej sfery duchowej nawet u młodych ludzi, okazywało się, że to powodowało, że te wskaźniki i depresyjności, i uzależnienia od internetu wzrastały, więc można powiedzieć, że trochę nam brakuje też takiej pracy na tych czynnikach chroniących, na wzmacnianiu choćby tego poczucia sensu życia i pracy nad tym, jak odkrywać to, że moje życie ma cel, ma wartość, że do czegoś zmierzam, że mam jakąś misję, do której jestem w tym życiu też zaproszony, bo to powoduje, że młodzi ludzie często właśnie szukają w internecie właśnie sposobu na radzenie sobie z emocjami i z takim chaosem i zagubieniem. Bo jeden z mechanizmów uzależnienia właśnie polega na takim nałogowym regulowaniu uczuć i emocji. Te nasze badania pokazały bardzo jasno, nie? Żeby wspierać młodych ludzi też właśnie w tym wymiarze takim egzystencjalnym, a tego często w edukacji też w środowiskach rodzinnych nie ma. Często dorośli ludzie sami są pogubieni i trudno im odpowiedzieć sobie na pytanie, po co żyję, dokąd zmierzam, jaki cel i sens ma moje życie. Więc no, to sprawia, że zaczynamy szukać czegoś, co tą pustkę wypełni. I niestety często właśnie depresja, zachowania suicydalne czy uzależnienia stają się takim trochę zamiennikiem, substytutem, ale kiedy pracujemy z osobami uzależnionymi, właśnie nie chodzi o to, żebyśmy tylko zdjęli z nich, powiedzmy, objawy uzależnienia czy rozpracowali mechanizmy, ale dali coś w zamian. Więc to jest też ważne i takie przesłanie, myślę, dla rodziców i specjalistów, że kiedy próbujemy ograniczyć kontakt młodych ludzi z internetem, to nie chodzi o to, żeby tylko założyć blokady, odciąć internet i dać limity, tylko dać coś w zamian, żeby ich bardziej zainspirować, zafascynować czymś, co może być alternatywą, bo doświadczenie korygujące jest w stanie pokazać młodym ludziom, że ma sens robić coś poza siecią. A jeżeli im nie damy doświadczenia korygującego i niczego w zamian, no to wtedy będzie im trudno się z tego uwolnić.